Zgłosimy wniosek o 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, o czym mówiła Izabela Leszczyna, Donald Tusk, jeden ze 100 konkretów. Będziemy zgłaszać dobrowolny ZUS, który był na sztandarach trzeciej drogi, Hołowni i PSL-u. I mamy takie postulaty, które nam się podobają i które były głoszone po to, by zabrać wyborców Konfederacji, a teraz wszyscy mówią, nie ma pieniędzy, to był żart, jest trudna sytuacja. Będziemy forsować te pomysły i mówić, panie Donaldzie, panie Szymonie, no Zandberga postulatów nie będziemy zgłaszać. Czyli i oni będą musieli głosować przeciw własnym postulatom. I będzie się takim pomagierem PiSu, no bo Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie będzie łatwiej rządzenia. Nie, my będziemy opozycją taką, która chce niskich i prostych. Totalną. Podatnych, taką, która chce niskich i prostych podatków. Taka, która będzie, jeżeli lewica będzie chciała namawiać Donalda Tuska do jakichś zmian niszczących polską gospodarkę, trudnych dla przedsiębiorców. W tym momencie my będziemy zawsze przeciw tego rodzaju rozwiązaniom. I to zawsze, krótko mówiąc, jeżeli będzie jakaś dobra zmiana dla podatników, przedsiębiorców, polskich firm rodzinnych, małych, średnich pracowników, a która się nie będzie podobała lewicy, to my zawsze zgodnie z naszym programem za czymś takim zagłosujemy. Bo dla nas jest program ważny i ważne są konkretne postulaty, nie skąd to przyszło. Jeżeli Konfederacja będzie forsować 60 kwotę wolną od podatku do wysokości 60 tysięcy złotych i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Zniesienie podatku belkowego. Ale nie w formie wakacji. Nie, w takiej formie dobrowolny ZUS to dobrowolny ZUS. I co jeszcze będziecie chcieli forsować? Zniesienie podatku belkowego, czyli 19% tak? od lokat bankowych i od inwestycji na giełdzie, co w warunkach inflacji jest podatkiem tak naprawdę od próby ratowania swoich pieniędzy. I to, że jest belkowe, z tego powodu między innymi ludzie, którzy mają pieniądze, kupują masakryczną ilość mieszkań i pompują ceny mieszkań, bo nie inwestują na giełdzie, ponieważ to jest wysoko opodatkowane, dużo wyżej niż dochody czyli z mieszkań i tak dalej. W sensie